Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Wyż, którego centrum znajduje się nad Białorusią, swoim zasięgiem obejmuje również nasz kraj, a jego klin rozciąga się dalej aż nad Atlantyk. Wszystko wskazuje na to, że on rozgości się nad tą częścią Europy nieco dłużej, zapewniając nam piękną, słoneczną aurę. Dzisiaj w nocy nieco więcej chmur będzie na północy oraz na zachodzie kraju. W centrum zachmurzenie umiarkowane, na południu bezchmurne niebo. Najcieplej będzie nad morzem, tutaj od 10 do 12 stopni. Nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, około 5, maksymalnie 7 stopni. Nad ranem na południu kraju będą tworzyć się lokalne mgły. Jutro w pierwszej części dnia nadal północna część kraju będzie pochmurna. Im dalej na południe, tym więcej bezchmurnego, czystego nieba. Przez cały dzień w przeważającej części kraju będzie słonecznie i bardzo ciepło. Najcieplej na południowym zachodzie, tutaj nawet 23 stopnie. Nieco chłodniej nad morzem, maksymalnie 19. Powieje słaby, chwilami umiarkowany wiatr ze wschodu. W naszym regionie dzisiaj wieczorem będzie pogodnie, jednak z godziny na godzinę pojawi się nieco więcej chmur. Ciepła noc, pochmurna, ale ciepła, nad ranem od 8 do 9 stopni. Jutro w miarę upływu dnia rozpogodzi się. Po południu bardzo dużo słońca i ciepło jak na tę porę roku. Na termometrach zobaczymy nawet 21 stopni. Na barometrach wzrost ciśnienia. W południe wyniesie ono 1017 hektopaskali. Również w naszym regionie powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach. W czwartek bezchmurne niebo. Nad ranem od 9 do 10 stopni, w ciągu dnia około 20. W piątek bez większych zmian, nadal bardzo pogodnie i słonecznie, na termometrach nawet 22 stopnie. W sobotę słonecznej aury ciąg dalszy, bezchmurne niebo, w nocy od 10 do 11 stopni, a w ciągu dnia od 20 do 21 stopni. Zatem przed nami prawdziwa polska, ciepła, słoneczna, złota jesień. Do zobaczenia.